Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek Chernobylite'a. Zbudowałem parę rzeczy nowych w bazie. Między innymi jeden koszyk na zioła. Co tam jeszcze ciekawego? Tutaj jakiś tam fotelik, stolik. Czemu to się ciągle zacina? No i najważniejszą rzecz, takie cudo, gdzie po wybudowaniu zrobiłem ten spalacz Chernobylite'u i może w końcu coś tam uda mi się otworzyć na mapie. No i chyba czas iść spać, ale chamsko się gra przycina. Dobre. Znaczy, no niedobre, nie, no ale okej. Mam nadzieję, że to tylko chwilowe. Idę w kimę. Tak myślałem. Bo tutaj raczej nie mamy co robić. Tak się mi wydaje. Czy na pewno chcę zakończyć? No na pewno. Nowy dzień, nowy ja. Dzień siódmy. Ciekawe, czy znowu się radio odezwie. Hello. Kolegi nie ma już, jest na górze pewnie. O Boże. Czort, jestem kto? Michał, ty w porządku? Nie особо. Я подорвал здание и застрял в нем. А еще здесь есть... Здесь что-то есть. Поторопись и захвати противогаз. Ищи в здании возле памятника. Ты умный парень. Думаю, сразу разберешься. Надо было мне раньше подумать про эти бочки. Этот газ... Мощная штука. Мне мерещатся голоса. Какие-то... Образы! А может, это и не газ вовсе, а наркота, на которой он сидит. Но я все равно не могу его там бросить. Что за хрень? Это еще что? Оно пытается меня схватить! На помощь! Тата, видно, что... Колейный отчинок на той самой мапе будет, как пойду ему помочь. Przez noc coś urosło, czy to tylko tak, taka ściema, nie, nic nie rośnie. Dwa wytrychy. Stać mi jeszcze na jeden. Substancja chemiczna, fajnie. Do wytrycha potrzeba substancji chemicznej, no okej. Zobaczmy, co tu kolega nam powie. Видишь дым возле радара дуга? Уверен, это дело рук твоего нового друга Михаила. Так, за дела. Не. Ай, чили co? Pójdziemy Michaiła uratować. Może dołączy. Kolejna osoba do mnie. No, tak narzekałem w ostatnich odcinkach, że... Mam mało osób w bazie. Michał w opałach. Okej, to ja na pewno tam pójdę. Gdzie wyślemy? No i Oliwiera. Tu mamy dwa dni, więc spoko. Żywność mam. Raczej. Dobra. To może tutaj pójdzie kolega. W sumie w porcie chyba nie byłem ani razu, no ale... Przypisz do lokacji Oliwiera. A my lecimy po raz kolejny.
A i na tą samą mapę Michaiła uratować. Tak, dobrze. Szansa na sukces 99. A u mnie to się zobaczy. Leci. Mało czasu mam ostatnio na nagrywanie. Stara cierpacha, która перевозит животных через реку на своей спине. Вот только некоторые из них скорпионы. А скорпионы жалят. Такова их натура. A po co mi ten wywód o skorpionach? No, wracając do mojej poprzedniej myśli. Mało czasu na nagrywanie mam, niestety. Kiedyś się rzucało 2 odcinki dziennie, teraz 1 co 2 dni. Ale może nadrobię. Nagrywam ten odcinek w piątek, więc staram się nadgonić trochę. Daj mi to. Co my tu mamy ciekawego? Właśnie. Jak tam mapa wygląda? Mamy spalacz. To mogę tutaj podejść. Tu jest ten jakiś włóczęga. Dobra. Tu mamy kolejny spalacz. Tu kuchenkę postawiłem. Kurde, 3 spalacze. Dobra, może spalaczem się zajmę. Później zobaczę, czy mi będzie gdzieś potrzebny, czy nie. Pewnie jak zwykle się pogoda zacznie psuć. Ukaże mi się znowu stalker. Jak zawsze. Właśnie, jak buduję, to pokazuję. Oj. Kiedy burza może być? Opóźnienie burzy. 46 blokada aktywności potworów. Minus 4 jest. No nic. Coś się może wybuduje. Tylko przypuszczam, że jak byłem tu niedawno, to pewnie się grzyby nie odrodziły. Ale w sumie taka lipa trochę nic mi nie pokazuje. Kuchenka. Serio? Nic tu nie ma? Ale lipa. To idziemy do znaku zapytania. Tylko tu mi się kojarzy, że to niezła ta... Niezłe promieniowanie to było. Dobra, przykucnijmy. Nigdy nie wiadomo, kiedy chłopaki się pokażą. Tutaj co? W budynku. To zajrzę może do tego budynka. Budynka. O Boże. Zakładam, że tutaj wytryk będzie potrzebny. Coś słyszałem. Nie fajnie. Pewnie w tym budynku. Najrzy się. Zaczynam się bać. Czy się nie bać? Te cienie są złowieszcze. Wytrych. Okej, mam. Skorzystam. Dzień dobry. Zakładam, że w tym koju mnie, kuźwa. Nic nie zaatakuje, serio. Wypadł koleś.
Ciekawe, czy was można ranić. No ja pierdziu. Weźcie mnie, straszcie. Ja to tylko po fanty przyszedłem i spiędalam z tym. Bochenek chleba, super. Tu nic kolega mi nie zostawił. Chyba nie ma już nic. Serio? Jeden wytryk za dwa bochenki? Osiem ma. Dobra. Nie taki straszny, jak go malują. Na dwa strzały był. Nie to chciałem. Ale jeszcze tutaj nie. Nie wszystko poszło. Co ja tu mam jeszcze na górze coś? Dobra. Jak to mówią, wyciągajmy pistolecik. I poudawajmy, że się nie boimy. Jakaś broń jest, z tego co widzę. Tylko jak tam się dostać, dobra. Zgaś mi to. Amunicja. Ale i tak nie wiem jak tam wejść. Gdzieś tutaj? To nie jest ukryte. Znaczy w sensie. Można normalnie podnieść. Boże. Czyli to było to. Dobra. To spindalam. Jeszcze jakiś koleś znowu mi na ryja wyskoczy. I narobię w majty. Dobra. Świeże powietrze to świeże powietrze. Jezu. Chciałem mojego Pikachu. Dobra. Co my tu mamy? Albo czego my nie mamy? Gdzie miałem iść? Tam? Okej. Kurde. No dobra. W tym kierunku idę zatem. Byle promieniowanie mnie nie zdjęło. Użyj. Zapisało, to zwiastuje, że może być coś ciekawego. Kurde, jak pusto na tej mapie. Żadnych surowców nie ma. Ale jest żołnierz. Pytanie tylko, czy sam. Czy nie sam? Kuźwa idzie tu. Sprężna robota. Ni kapli bezdzielia. Nieszczęsny Władimir nie znaje weselia. Czy mojego gdzieś tu słyszę? Tak, Władimir się nudzi. No to więcej was tam. Co ja mam wam zrobić? Kurde. Chętnie bym was trochę ten wytegował troszeczkę. Tylko jestem z pistolecikiem, to ja se mogę.
Надеюсь, попадутся бешеные собаки. Всегда хотел собаку пристрелить. Я тебе дам пса забить. Jednego mi zaznaczył. Gdzie jest kolega? Mam nadzieję, że jak tak tutaj stoję, to mnie nie będą widzieli w krzakach. Bo będzie zabawnie. Dobra, no jeden jest, ale gdzie jest ten kuźwa drugi? Kolega. Dobra, idzie. Czyli tamten poszedł na prawo, ten idzie na lewo. Się gdzieś tutaj spotykają. To się przykitram na kolegów. Spróbuję jednego po drugim ściągnąć. Taki plan mam przynajmniej. Ale czy to się uda? Ten tam. Ten tu. Panie. Dobra, ten sobie idzie. A ten tu idzie. Dobra. Ciort, ciort, ciort. Ciort to kurwa? Serio? To ja się chyba nie znam. Serio? Usłyszał mnie? Więcej was matka nie miała? A ja mam zeza, widzę jak... Kich cholera mnie trafił. Ale mi ten obraz rozmazało. Gdzie pałko jesteś? Czy mi się biało zrobiło? Okej. To wypadł, koleś, jak ty mnie widzisz? Serio? Myślałem, że jak ma ten hełm, to go tak łatwo nie zdejmę, a to proszę bardzo. Czyli taka lipa. Pewnie psycha mi spadła. Gdzie to się patrzy? No nie, zdrowie w ogóle jak mi zeszło. To napijmy się. Czy tą maść leczniczą użyjmy. Okej. A te czerwone to co to jest? Co rozpokajające. Radioaktywne? Te, dobra. Koledze się co broń zepsuła. Ale shotgun mój. Chciałem po cichu załatwić, no ale cóż. I nie zabijać nikogo. Ale jak to mówią, takie życie. Jeszcze ktoś tu jest? Dlatego to ja chyba nie zabiłem. Czy zabiłem? No nic. Ale mamy wejście. I tu mamy wejście. Do tego wejścia. Czy się zaraz się Michał odezwie, że już go tu nie ma i że musimy iść w inną część mapy. Idę o zakład. Tak myślę. A co tu fajnego? A, miałem po maskę przejść. Kuźwa. No ale ja... No dobra, będę miał dwie maski zatem. W końcu jestem taki brzydki, że
Przydadzą mi się dwie. Pytanie, czy tu warto coś wymacać? Chyba nie. I gdzie teraz mam iść? Tutaj. Czerno spalacz się przyda. No dobra. Zaznaczmy tak. Powinno być gdzieś tam. Okej. Tu widzę, że coś się pokazało. W końcu. Mój ukochany grzybek. Aha, promieniowanie, dobra. I co my tu mamy? Na pewno save point. Czy tam checkpoint? A, to tu chyba się ostatnio z tym z czarnym tagowałem. I był ten koleś, co coś mamrotał, ale czarny mi się pokazał i koleś wszedł. Tutaj chyba był. Ale jak mam spalacz, to może tam dojdę jakoś do tego spalania. Mam tylko nadzieję, że kolega mi się nie pokaże. Spalasz, dobra. Spaliliśmy, tylko pytanie, czy ja mogę tu zaskoczyć, czy się zabiję? To mówią, przekonajmy się. Tylko boję się, że już tu nie wrócę. Tą drogą. Weź koleś, no. Okej. Mam nadzieję, że jesteśmy sami. Okej. Jeszcze jakaś nagroda może by była. Komputer, konstruowanie czego? Pancerz. Nie, dziękuję. A zaraz, a co tu jeszcze jest? Okej, czyli tu można by pancerze sobie porobić. Fajnie. Dobrze wiedzieć. Ale dajcie mi jakąś nagrodę fajną. Części elektroniczne. O Boże. To mi się nie opylało tu palić tego. No tu nic nie było. Ciekawego. Super. Znaczy no niby coś tutaj dostałem, ale czy ja wiem? Właśnie teraz człowieku wyjść stąd. Co, tędy wyjdę? Serio? Nie. Nie staguję się w tekstury jakoś. Mogliby normalną drabinę zrobić, a nie tak. Dobra, bo ja chciałbym stąd wyjść. Jakoś. I my mamy iść kuda? Tutaj przed siebie, dobra. To chyba przez okno się dawało wyjść. Dobra, świeże powietrze, spoko. Tutaj był jakiś patrol w ostatnim odcinku, czy jakoś tak. O. Substancja chemiczna na propsie. Dobra, tu mamy ten wybuch. Się Michał wysadził, żeby nam pomóc. I co my tu mamy zrobić?
Panowie sobie leżą. Coś tu do podniesienia. To co, moja maszyna? Nie, to nie moje. Chyba. Wygląda jak grzyby na drzewie, ale... Jak ja mam tu wejść? Muszę maskę pewnie założyć. Tak myślę. Maskę załóżmy. I mamy stalkera. Drzwi. Normalnie w tej masce to mi się metro przypomina. Powiedzmy. Amunicja. To tędy chyba nie przejdę, bo się zjaram. Tak przypuszczam. Dobrze myślę. Się przekonam za chwilę. O. Tutaj jest zachęcające zejście. No. Super, że nic nie widzę. Może będzie pierwsza gleba. Albo zaraz tą Tatianę będę widział. Może zamiast z tym pstrykaszem powinienem spluwę wyciągnąć. Misze, podjom, podjom, pora idzie. O. Ох ты ж. Да что ж в этих бочках? Видимо, какое-то отравляющее вещество. Может, смесь 78? Даже противогаз не спасает. Надо найти Михаила и сваливать отсюда поскорее. То файне, же так мовишь. Кроза, я не вим, где мам их, человеку. To raczej nie Michał. Z bańki dostaliśmy. To chyba nie była zjawa raczej. Skoro taka... Z bańki dostaliśmy. Gdzie mam iść, kuźwa? Ja tu gówno widzę. Super ta mapa jest. Może na górę? Czy jak? Dobra. Tu chyba nie ma tego gówna, to... Chyba, że ten... O! Drzwi się zamknęły. Super. Dobra. To wracamy. Powalczyć. Z zieloną substancją. Może ten w Hulka się zamieni. Tu nie ma nic. Tam się coś świeci. Tu nie otworzę. Prosti mnie. A tu się coś otworzyło. Пожалуйста. Я так виноват. Мамочка, ну пожалуйста. Chodź, Michaju. Мамочка, ты принесла кристалл? Зелёный кристалл. Он мне очень нужен. Он про метамфетамин, что ли? Этот парень и правда нарк какой-то. Сзади! Сзади! Файне. Co за мной? Ты, колес, идем стонд, кузьва.
очень нужен. Пожалуйста, мамочка! Co, mam ich oczyścić? Co? Boże. Będę walczył z tym gównem. Dobra. Siema. Jak mnie ma, muszę ich trochę pozabijać. Zanim kolega się namyśli, żeby z nami iść. A po co ja to miałem wziąć? A może teraz mu to dam i wyjdziemy stąd w końcu? O, nie ma kolegi. Super. Tylko gdzie ja to wziąłem? Może ja muszę tędy iść? Gazy все больше. Если не уберемся сейчас, останемся тут навсегда. Твой любимый сыночек идет к тебе. Мамочка! Супер. Бо еще робило неприемне. Игорь, ты как тут оказался? Ух ты, боже мой! Это все я натворил? Мы еле ушли живыми. Похоже, противогазы бракованные. Но галлюциногенный эффект сходит быстро. Я прямо с ног валюсь. Показалось, что вижу маму. Это я умирал, что ли? Оставь меня тут! Хоть, пособуя товарищ, выжил. Пойдем со мной на базу. Тебе не помешает отдых. Ты только не пугайся, ладно? Я открою портал, и ты сможешь вернуться на базу. Otwieraj portal i spindalamy. Widzę, że go nic nie zadziwia. O, a ja co, mogę jeszcze pobuszować trochę? Zaraz, niech ja zdejmę tę maskę. Dobra. Zobaczmy na mapę, czy ja coś tutaj mam ciekawego. Tu byłem, to już mi niepotrzebne. Wytrych mam, to mogę próbować jeszcze tu się przejść na szybko. Tak, mam wytrych. Halo, jeden mam. Mam nadzieję, że więcej nie potrzeba. A jak będzie kiepo, to spindalam. A, gdzie tu się idzie? Jakoś. Okej. Ty weź może ten strykacz. No i fajnie. Czy ja tam wiem, czy to się opylało? Tam już jest więcej fajnych rzeczy. Tylko, że... Czemu mi tego nie zategowało? Dzień dobry. A jak tam wejść? Panie. Coś tam jest. Tylko nie wiem, jak do tego dojść. W sumie wiem. Serio, wytrych. Ale fajnie. Cool. Tu
tutaj zdecydowanie więcej rzeczy do zebrania. No nic to. Wracamy do bazy. Pogadamy z Michałem. Tym, tak? Dobra. Strzelaj, ojciec. Uźwa. Jak to się odpala? Zobaczymy, co Michał nam powie ciekawego. Михаила. Ты что вытворяешь? Жить надоело. А ты собрался жить вечно, профессор? К тому же это нужно было сделать. Мы выдавили этим уродам глаза и оторвали им уши. Нар остается только корчиться от боли ближайшие несколько дней. Да я про здание это идиотское, которое ты взорвал прямо изнутри. А, это? Ну да. Просчитался, малеха. Я реально не знал, что у них там в бочках. Но оно того стоило. Разве нет? Ух, наваляли мы этим уродом. Ха! А ты ни минуты не сомневался. Но признай, где-то в тебе сидит хладнокровный убийца. Хименюк. Хименюк. Миссия закончена поводзанием. Oliwier też coś przyniósł. Spoko. Czyli tak. Kolega, jak tam? Myślę, że tobie tyle starczy. Kolega. Też spoko. A u mnie jak? Psychikę mamy spoko, zdrowie tylko. Dobra, wszyscy chyba będą zadowoleni. Nadzieję taką mam. Ciekawe, co Michał może mnie nauczyć. Miejsce we kwipunku. Aha, czyli powiększa plecak. Zwiększa zebranie zasobów. Jeszcze więcej. Podczas zbierania grzybów rośnie ma 10% szans na odkrycie dodatkowego pożywienia. Okej. Okay. Czyli większy plecak, więcej slotów w sensie. To jest ciekawe. Cool. Dobra. Dobra. To myślę, że zakończę ten odcinek. W następnym pójdziemy z Michałem pogadać. Zobaczę, jak tam sprawa z bazą wygląda. I zobaczymy, co dalej. Dzięki za tym za obejrzenie tego i oczywiście gorąco zapraszam na ten kolejny odcinek niebawem. Hej.